8 sierpnia w środę wita Państwa Marzena Machniak i zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś powiemy o 20-latku, którego szukała legnicka policja oraz o zmianach na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Posiadał 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Był też poszukiwany przez sąd i prokuraturę. 20-latek w końcu wpadł w ręce legnickiej policji. W celi może spędzić nawet 5 lat. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali kierowcę do rutynowej kontroli. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek na ulicy Gniewomierskiej. Okazało się, że 20-letni mężczyzna nie posiada przy sobie prawa jazdy. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach danych okazało się, że nie posiada prawa jazdy, ponieważ zostało ono mu wcześniej już zatrzymane i posiada 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Ponadto mężczyzna był poszukiwany przez sąd celem ustalenia miejsca pobytu, jak i również przez prokuratorę celem odbycia kary 20 dni i 2 dni pozbawienia wolności. Mężczyzna od razu trafił do policyjnego aresztu, a później został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odsiedzi wcześniej zasądzoną karę za kradzieże. Za jazdę mimo zakazu grozi mu kolejnych 5 lat za kratami. W nadchodzących wyborach samorządowych zmienią się legnickie listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Kilku dotychczasowych radnych nie może startować na kolejną kadencję z powodu decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński zabronił działaczom Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce startowania w wyborach samorządowych, jeśli ci zajmują już wysokie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi oczywiście o pieniądze, gdyż zakaz dotyczy osób, które zarabiają powyżej 15 tysięcy złotych miesięcznie. W związku z tym na legnickich listach wyborczych nie będą mogli znaleźć się m.in. Zbigniew Bytner, wiceprezes Polmieć Transu, który zainkasował w ubiegłym roku w sumie około 356 tysięcy złotych. W centrali KGHM pracuje również Krzysztof Śluwcik, a w spółce Energetyka Adam Wierzbicki. Finansowa bariera dotyczy także przewodniczącego Rady Miejskiej Wacława Szatelnickiego. W związku z tym nie wiadomo, kto zajmie czołowe miejsca na listach wyborczych w najbliższych wyborach samorządowych. Co ciekawe, zakaz nie dotknie kandydata na prezydenta Legnicy Arkadiusza Baranowskiego. Ten 2 tygodnie po nominacji na kandydata otrzymał posadę szefa biura w Legnicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. PiS będzie miał także spory problem z utworzeniem list do sejmiku województwa. Niestety przedstawiciele partii odmówili nam komentarza w tej sprawie. W sumie w spółkach Skarbu Państwa pracuje około 35 tysięcy ludzi związanych z partią Jarosława Kaczyńskiego. Zakaz dotyczy jednak tylko wierzchołka struktur partyjnych. Młodzi ludzie mogą zarobić całkiem dobre pieniądze. Legnickie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zachęca do odwiedzenia pośredników pracy. Ofert zatrudnienia nie brakuje zarówno dla 16-latków, jak i 18-latków. Najwięcej ofert, ale i chętnych do pracy było w maju i czerwcu. Obecnie pośrednicy pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Legnica też dysponują zatrudnieniem dla młodzieży. Na dzień dzisiejszy to pracownik produkcji, pracownik magazynowy, wykładanie towaru, jeszcze tutaj praca na kasie. To są takie podstawowe nasze oferty i jest ich dużo, można sobie wybierać. Przepisy w Polsce jasno określają zasady, na jakich pracować mogą młodzi ludzie do 18 roku życia. Od 16 roku życia nie można pracować w nocy, nie można pracować 8 godzin i dlatego pracodawca woli tą młodzież od 18 roku życia. No ale zachęcam pracodawców właśnie, żeby te oferty właśnie pokazywały się u nas, zgłaszać, dlatego że tej młodzieży bardzo dużo teraz jest. Mamy bardzo dużą bazę danych osób właśnie od 16 roku życia. Chętni są, a wynagrodzenia, za jakie pracują, są dla młodzieży bardzo atrakcyjne. Minimalna stawka za godzinę to 13,70 brutto albo 2100 zł brutto za miesiąc. Jeśli chodzi o te stawki na przykład na pracownika produkcji, to one rosną, dlatego że no tutaj pracodawca nawet proponuje wynagrodzenie za miesiąc 3200. Młodzież, która chce znaleźć pracę, powinna stawić się do siedziby Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy przy ulicy Żeglarskiej, gdzie wypełniane są wnioski. Wystarczy dokument tożsamości. Pośrednicy urzędują od godziny 7:45 do 15:45. 22-letnia niepełnosprawna legniczanka skończyła niedawno studia. Dziewczyna chce być samodzielna i do tego potrzebny jest jej nowy wózek. Do spełnienia marzeń potrzebna jest kwota 2000 zł. Paula Nowak choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Niedawno skończyła studia i uczęszcza na zajęcia do Legnickiego Klubu Aktywności i Rozwoju. Dziewczyna, żeby być bardziej samodzielna, potrzebuje nowego wózka inwalidzkiego.
pracować. Cała chciałabym się nauczyć sama poruszać po domu. Oraz. Pokrówmy. Żeby być bardziej samodzielną. Oraz tutaj po klubie, aby być bardziej samodzielną. Koszt wózka, który spełniłby te potrzeby, to ponad 15 tysięcy złotych. Do pełni szczęścia brakuje naprawdę niewiele, bo tylko 1000, choć ta końcówka zbiórki jest najtrudniejsza. Bardzo dużo jej to da, bo będzie bardziej samodzielna. Nie będzie prosić się o nikogo o takie niektóre rzeczy niż na cały dzień. A wy o pomoc musicie prosić innych, dlaczego? No dlatego, że sam już wykorzystaliśmy wszystkie możliwe środki. Klub Aktywności i Rozwoju, do którego należy dziewczyna, działa przy Lwowskiej w Legnicy od początku maja. Założyła go Fundacja Eudaimonia. W tej chwili mamy 20 kilka osób, a więc zapraszamy kolejne osoby. Możemy i powinniśmy zamknąć się w grupie 30 osób. I tak, są terapie indywidualne i grupowe. Mamy również asystentów, którzy poświęcają czas po zajęciach. Zajęcia trwają około 4 godziny dziennie. Pieniądze na wózek dla Pauli są zbierane m.in. za pomocą portalu zrzutka.pl. Legnickie schronisko dla bezdomnych zwierząt wydłużyło godzinę otwarcia dla odwiedzających od 1 sierpnia. Chętni, by zaadoptować czworonoga lub chociaż wyjść z nim na spacer, mogą przychodzić do godziny 18. Z myślą zarówno o podopiecznych, jak i wszystkich odwiedzających, legnickie schronisko dla bezdomnych zwierząt otwarte jest raz dłużej. Zmiany obowiązują od 1 sierpnia. I w tym okresie od maja do października będzie ono otwarte od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18, w sobotę od godziny 8 do 15, natomiast od grudnia do kwietnia od godziny 8 do 16, tak jak było wcześniej. Podopieczni legnickiego schroniska dla bezdomnych zwierząt łamią serca smutnym spojrzeniem zza krat. Aż trudno uwierzyć, że latem bezpańskich zwierząt przybywa. Ludzie są na tyle okrutni, że pozbywają się ich niczym balastu. Latem przybywa tych zwierząt więcej do nas, piesków przede wszystkim. No kotków też, ale przede wszystkim piesków. No, związane jest to właśnie z urlopami, wakacjami. Ludzie często nie mają gdzie po prostu pieska pozostawić pod opieką czy rodziny, czy jakiegoś tam przyjaciela. No i niestety te pieski trafiają do nas, nie? Dlatego w tym okresie jest troszkę tych piesków więcej. Psów przybywa, ale przybywa też wolontariuszy, którzy się nimi opiekują. Ten okres wakacyjny to jest taki czas, kiedy więcej osób nas odwiedza po to, żeby chociaż wyprowadzić te zwierzęta, żeby się z nimi zaprzyjaźnić, oswoić i ponownie pozwolić uwierzyć tym zwierzętom w człowieka, bo niestety są one porzucone, skrzywdzone, no i jakiś tam dystans do tych ludzi mają, więc dość sporo osób przychodzi. No a wydłużone godziny otwarcia schroniska to też sugestie, apele tych, którzy właśnie nas odwiedzali, bowiem mogą przyjść po swojej pracy w ciągu tygodnia. Ludzi o miękkich sercach uprzedzamy, że smutne pyszczki zwierząt potrafią wzbudzić łzy wzruszenia. Każdy, kto odwiedzi schronisko, na długo zapamięta widok opuszczonych psiaków za kratami. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Tuż po informacjach zapraszam na prognozę pogody, a po niej na program W Otwarte Karty, w którym gościmy radnego Macieja Kupaja. Żegnam się z Państwem, życzę miłego popołudnia, wieczoru, do zobaczenia.